Siema, jestem Izona, ja to jest dziedzictwo Hogwartu, a ja mogę zjeść jabłko? No, mogę zjeść. Nawet jestem po prostu genialnym magiem. Czarodziejem, przepraszam bardzo. Nie chciałem urazić. Niesamowite, że nawet nie musiałem dotykać stołu, żeby zjeść jabłko. Czy coś można tutaj, kurde, sobie gwizdnąć? Na przykład, ej, daj mi wejść. Ej, niewidzialna ściana, tam jest jakieś bogate zdobienia. Ja bym chciał sobie to wziąć do kieszeni, nie? Bo tu... Wiadomo, no, trzeba z czegoś żyć, nie? Nie mam pojęcia w sumie, jaką historię ma w ogóle mój bohater. No, ja stworzyłem sobie postać i zacząłem sobie historię od 5 klasy, czy tam której, i tyle go znam. No dobra, czas pogadać, znajdź swój pokój wspólny. Okej, dzień dobry, jestem tutaj nowy, ale jakbym był stary. Nie sądzę. Ja już wszystko ogarniam. Wiem, już widzicie? Pum. Umiecie tak? Nie sądzę. O, ciastko, dawaj. Nażrem się, potem wyjdę tutaj gruby jak byka. Przedstaw się Imeldzie. Przedstaw się Ominisowi? Dobrze, nie Omnimanowi, bo by mnie rozwalił, nie? To jest potężny typ. Przedstaw się Sebastianowi. No dobra. Tutaj są, widzę, te trzy osoby. No dobra, widzę, że to są najważniejsi ludzie na świecie. Dobra, ludzie, słuchajcie, ogólnie jestem tutaj nowy, ale jakbym był tutaj stary. Także słuchajcie mnie. Nie. Ja jestem tutaj jedynym liderem, ja was poprowadzę. Wyjdziemy na szczyty gór skalistych. O, Sebastian Salow, nieważne. Can I help you? Co za nazwisko? Oh, you're the new fifth year. I'm Sebastian Salow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs, who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. To było przerażające. To było ekscytujące przeżycie. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Okej, co czytasz? Co czytasz? Nawet nie miał książki w rękach. No dobra, co tam czytasz? What book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. No i to mi się podoba. Co masz na myśli? Ja wiem, co on ma na myśli, ale moja postać jeszcze nie wie, ale się nauczy. Jeszcze ją poprowadzę. Okay. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. A znasz księgę zaklęć zakazanych? A? Ja chcę poczytać. A co tam napisane? Co tam pisze? Tak. No czekaj. Nie to, spokojnie. Ja chcę Lumos, o właśnie, nie chcę nikogo zabić. Co tam jest? Ej, stój. Aha, jasne, tam jest jakaś mapa skarbu, prowadzi mnie do tego. Czekaj. Co ty? Stój. To nie. Lumos do mojej kieszeni. No dobra, pokręcimy sobie jak pewien wąsaty gościu. I bum, kurde, nie ma szans, globus już pokonany. Proszę bardzo. Dobra, widzę, że dwóch tutaj jest. Mogę z kimś innym w ogóle pogadać? Tu jest dużo ludzi, ale jakby nie mam pogadać z tymi trzema, a z resztą? Nie są istotni? Widzę taki kurde frajer, co tam? Widzisz, jakie blond włosy mam? Chciałbyś takie mieć, co? No dobra, kurde, niby to są moi, więc powinienem być dla nich milszy, ale... Ale czy są warci tego? Dawaj, kręć. Może ogólnie tutaj gdzieś się znajduje jakaś skrzynka, bo na początku właśnie w poprzednim odcinku gdzieś tam, jak przeszliśmy przez jakiś portal po raz 50, to tam była właśnie skrzynka gdzieś i mogłem sobie wziąć z niej kasę. I tutaj może też tak być, co nie? Tak? Tak? Nie? Dobra. Boję się, że jak wyjdę z Hogwartu, to mi, kurde, komputer wybuchnie. Wiecie, że naprawiają to jakoś. Oby, jak najszybciej, tą wydajność.
Tak by się przeraził tylko tchórz, ale ja nim nie jestem. Rozmawiaj, Ominis? Stary, ja mam już lepsze imię. Bizon już jest lepsze imię niż Ominis. Co to jest Ominis Gaunt? O, rybki. Widzisz? Rybki są bardziej interesujące niż ty. Mógłbyś trochę przemyśleć swoje życie? No dobra, słucham. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Co mówiłeś? Bo się nie skupiłem. Taki jesteś, mało interesujący. Dobra, starczy. Twoje wejście było niezapomniane. Niezapomniane, raczej nieprzyjemne. Lubię robić dobre wejście. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Though I doubt you'll need it. Zawsze w grach starałem się być dobry, a teraz jakoś tak czuję, że mam ochotę być zły. Więc jeśli się uda w ogóle, chociaż odrobinkę robić coś złego, no to zrobię. Oczekiwałeś, że trafisz do Slytherinu? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin. Ty patrzysz, gościu? Też ma problem z oczami, czy co? Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status. A pure blood maniac. Czysta krew, jest. Czy często można zobaczyć syreny za oknem pokoju wspólnego? I czy te syreny można wynająć do pokoju wspólnego? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Okej, okay. Miło było cię poznać. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Tak, chyba gość jest niewidomy. No cóż, najważniejsze, czujesz w sobie moc, nie? Hej, Imelda Reyes. Proszę bardzo, chodź, pogadajmy. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. What? Gdzie jakieś brutalniejsze? Gdzie to jest? Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Zobaczymy. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Not the way I fly. Tak sobie mawiaj. These days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Okej, okay, dobrze znasz się na szachach czarodziejów? A grałaś w takie szachy, gdzie... Zresztą nie ma jeszcze Harry'ego, więc nie masz pojęcia, o czym mówię. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Nie wiem, o czym mówisz, ale tak. Jakie to wyzwanie? No fajnie, no popycha sobie te i jakoś to idzie, nie? Tak, nie mam pojęcia, jak się gra w szachy. dużo latasz? You have a lot of time to fly during school. I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. No, nawet jeżeli jesteś tak dobra w Quidditcha, no to nie zagrasz sobie, a Boże, w lataniu na miotle, to nie zagrasz w Quidditcha, bo go odwołali. A to znaczy, że po prostu twórcom gry nie chciało się go wprowadzić, nie? I tyle. Dziękuję. Goodbye, nice meeting you. Dziękuję bardzo, do widzenia. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. No i bardzo dobrze. Widziałaś, jak kręcę globusem?
Okej, idę. Ja mam 15 lat, 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 ja mam 15 lat. Dobra, dawaj, kurde, jak sprintuję, ta kamera mnie irytuje, bo jest strasznie blisko. Nie wiem, czy się da w ogóle ją zmienić. Chyba powinno się dać. Najfajniejsze by był jakiś przycisk zmiany kamery. Oddalić i tak dalej, od siebie. Gdzie wygodniej. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Boże. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Okay. Dziękuję bardzo. Here you are. O Boże, Harry... A czy Hogwarts? Nie Harry. Kto będzie sprzątał? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Oh yeah. O, pod pachę se schowałem. Proszę bardzo, magicznie. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okay. This way. Bum, widziałaś? No. A co tutaj jest? E, czekaj, sekunda, sekunda, koleżanko. Ta. Kiedy ty byłaś studentką, to ta szkoła była budowana, jedna cegła tutaj była tej szkoły. Umieść skrzynia w domu? Nie rozumiem, co to co chodzi. A mogę przyspieszyć? Nie mogę przyspieszyć. Tu jest jakiś ogień, to mogę go zapalić? Ogień, o Boże, jak przyspieszyłem. No tak, tu jest ta bezpieczna strefa. W której nie można biegać w żadnej grze. Może trzeba się poruszać z taką prędkością, że szok. No dobra, idę. Zacznijmy zajęcia, które mnie tak bardzo interesują. Dobra, zatowałem, proszę pani, panie profesorze, profesorko, pani profesorko, wszystko będzie dobrze. Pa, ja pani? Lumos. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding law. To mi się podoba. Podążaj za profesor Wesley. No, trzymam się blisko. O, skrzynka! Cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide. Patrz się już, koleżanko. Revelio. O, proszę bardzo. A tu coś tutaj? A, tutaj mam. Zbierz stronę przewodnika. Ja myślałem, że coś ze skrzynką. A gdzie jest ta strona? Wow! A tutaj! Tak? Aha, okej. Okay. O, udało się. Dobra, tutaj trzeba było to zrobić. Posąg Kelpi, strony przewodnika. Posąg ten przedstawia Kelpi, zmiennokształtnego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zwykle przyjmuje postać długowłosego konia. Największy Kelpi, albo Kelpie, jakiego kiedykolwiek odnotowano, to potwór z Loch Ness w Szkocji. Okej. Okay. Właśnie odblokowano wyzwanie przewodnika. Tutaj pojawiają się twoje postępy w wypełnianiu wyzwań. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. Okej. Okay. Otwórz przewodnik. Zbierz strony przewodnika w Hogwarcie. Okej, czyli znajdźki. Dobra, czy mam kogoś najechać na to? No klikam i nic się nie dzieje. Oto twój czarodziejski poziom. Tak. Punkty doświadczenia zdobyte w wyzwaniach zwiększają twój poziom i moc. Przewodnik śledzi twoje postępy w wyzwaniach. Wybierz menu wyzwań, by kontynuować. No to... a mogę tutaj? A mogę tu... Nie, okej. To nie, okej, wyzwania. O Boże, jakieś karty. Zebranie pierwszej strony przewodnika odblokowało nową kategorię wyzwań.
Nowe wyzwanie odblokowane w trakcie twojej przygody pojawiają się właśnie tutaj. Wybierz strony przewodnika, by kontynuować. Strony przewodnika, no to wybrałem. Trochę nie ogarniam, co się dzieje, ale może się nauczę. Każde wyzwanie ma poziomy. Każdy ukończony poziom zostają blokowane nagrody specjalne. Od wyglądów aż po istotne modyfikacje. Ja mam tam jakieś modyfikacje wyglądu. No. Wygląd wyposażenia. Uroczyste okulary Hogwartu. Ma wyglądać jak nerd. Proszę cię. Nagrody odbiera się z menu wyzwań. Zaglądaj tam często, by odebrać odblokowane nagrody. Pytanie, jak odblokować te nagrody, które dostałem z wersji Deluxe? Ale to będę musiał sprawdzić poza odcinkiem. Chociaż może mi gra pokaże. Ponoże za profesor Wesley. Nie! Rebellion. A mogę tutaj na przykład walnąć to w tą? Cokolwiek mogę zrobić? O, profesor Wesley, bo mnie zjedzą. Aha, no okej. Boże, jakie prymitywne mechaniki. Jak za daleko odejdziesz, to się misja anuluje. Przegrasz grę. A co tam? Co to jest? Widziałeś to? Lumos. Okej, już nieważne. Idziemy, proszę panią, proszę prowadzić. Proszę powiedzieć mi coś więcej o tej szkole, gdzie tu znajduje się komnata tajemnic. A tak, to jest to. Podoba mi się to, i za każdym razem będzie się to pojawiać. O tak! Zgniotło go! Utknął w ścianie. Nie, wyszedł, przez ścianę przeszedł, okej, dobra. A więc to jest iluzja. No naprawdę tego węża tam nie ma. Ale podoba mi się to. Chciałbym mieć takie w pokoju. Wchodzę do pokoju, wąż się dźwiga. Wychodzę, wąż opada. Ale u mnie tylko się dźwiga. Okej. Odkryto płomień. Punkt szybkiej podróży płomieni możesz otworzyć mapę w dowolnym momencie, aby szybko podróżować do dowolnych odkrytych miejsc płomieni. Otwórz mapę. Hogwarts jest podzielony na dwa główne... Quidditch tam poprawił. No okej, nieaktywny. Hogwarts jest podzielony na dwa główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli. Okej. A także pokoje wspólne domów i wielka sala. Wybierz region Wielkich Schodów. Wielkich Schodów? Region Wielkich Schodów? Okej. Aż mi wybruje pad. Twoje położenie, Wielkie Schody, wybierz. Albo przybliżysz? Nie. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie Fiu dostępne w tym regionie. Okej. Zielone płomienie Fiu reprezentują płomienie już odkryte. Okej. W tym pokój wspólny twojego domu. Okej, czyli mogłeś teleportować do swojego pokoju. Znaczy do pokoju wspólnego, nie do swojego pokoju. Szare płomienie Fiu oznaczają położenie nieodkrytych płomieni. Ale pytanie, czy muszę go o nich przejść, żeby je odkryć? Czy one będą cały czas tutaj? To jest ciekawe. Ale jako, że chyba nie wiem, czy przyszedłem obok nich? Nie mam pojęcia, na razie to powolutku odkrywam, więc... woda działa, prawdziwie działa, dobra, nieważne. Po prawej stronie mapy są błonia, gdzie możesz znaleźć pracownie i inne ważne miejsca szkoły, takie jak wieża astronomiczna, biblioteka czy szklarnie, okej. Wybierz rejon aneksu biblioteki, aby kontynuować. To jest aneks biblioteki? Aneks biblioteki, kontynuuj. Profesor Weasley odblokowała dla ciebie płomienie Fiu w sali głównej. Użyj Aurora, aby obrócić mapę, naciśnij X, by przenieść się do płomieni Fiu w sali głównej. No dobra, mam tutaj, odblokowałem se. No mam, sala główna, bang. Dobrze, klikłem. Podróż. Wskazówka, biały kontur? Wskazuje twój aktualny cel. Za dużo nie poczytałem. These stairs lead directly to Central Hall. A co ty nie powiesz? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Powiem szczerze, jest klimat, podoba mi się to. There's something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Żarty żartami, ale naprawdę to wygląda fajnie. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okej.
Może mi pani powiedzieć więcej o lekcjach zaklęć? Albo jak używać zaklęć niedozwolonych? Jest tu gdzieś taka książka czy coś? Mnie to interesuje, ale proszę mówić. What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Myślę, że mogę być zdolnym nauczycielem i czarodziejem. A czy czarodziejem i uczniem, to będzie ważne. Czym jest obrona przed czarną magią? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Ten mentorami na przykład. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Aurorem, o. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecate in charge of our students' education in that regard. Ciekawe, ile tych postaci było w książkach, a ile było zostało wymyślonych. Albo może w ogóle nie było tych ludzi. Nie? No, historia się dzieje z Harrym Potterem w 91. W 1991. A tu się dzieje w 1890, więc 101 lat wcześniej. Więc zastanawiam się, czy no, powinno być coś umieszczone na tych postaciach, które się tutaj pojawiają. No bo jak to, na przykład ten cały profesor z poprzedniego odcinka Black, nie? Black. To jest przecież wiadomo, chyba jakiś dawny przodek, no jakiś, nie wiem, dziadek, kurde, wujek, siódma woda po kisielu, Syriusza Blacka, nie? I tak dalej, innych Blacków, czyli Beatrix Black, Beatrix? Nie, no nieważne, innych Blacków. Także to jest ciekawe. Czym jest Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ciekawe, czy można wypić sobie, gdzieś pojechać tam do tego miejsca, gdzie no to akcja się toczy, a w sensie, no, tam gdzie, tam, czy można gdzieś kupić właśnie takie piwo kremowe? Nie wiem, nigdy nie próbowałem. Za bardzo nie przepadam za piwem, ale... Tak, bo wypiję się jak trzeba, ale... Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. No, no, no. Niestety myli się pani. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Nie ma sprawy. Znaczy, ona mi dziękowała? Nie. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Przepraszam. And invaluable to me. As I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. To jest... Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Zastanawiam się jedna rzecz. Ci wszyscy tutaj... Dziwną, zerową mimikę twarzy. Czy to jest spowodowane tym, że mam jakieś graficzne, ustawienia graficzne na niższym poziomie, czy co? Mają kompletnie sparaliżowane twarze. No ta koleżanka na przykład tutaj, no wszyscy tutaj są dziwni, a ja? To ja pewnie też.
Dawaj. Nie, widzę, że jestem bardziej zadbany. Mam jakieś takie pseudo-mimiki, takie o, patrzę do góry, patrzę w dół, marszczę brwi i tak dalej. Normalnie Ryan Gosling. It's good to see you, professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Pewnie. Tak, proszę pana. Nie chcę jej okłamywać, no powie, że chcę ją okłamywać. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. Okay. Otwórz dziennik misji. Otwórz mapę. Z poziomu możesz śledzić dostępne misje. Dawaj. Okej. O Boże, za dużo informacji. Okej, ten symbol przedstawia misje główne. Okej. Przechodzenie głównych misji rozwinie fabułę, odblokowuje nowe funkcje, zapewni punkty doświadczenia. No to ma, to oczywiste jest, nie? Zajęcia z obrony przed czarną magią. Mapa przewodnikowa wskazuje, że lekcje profesor Hecat albo Hikat odbywają się w oddolnej części skrzydła astronomicznego. On miał koswędzi. Łatwo będzie się zgubić w tym zamku. Zaczarowany kompas do góry z przewodnikiem pomoże ci znaleźć drogę. Iść na lekcję obrony przed czarną magią. O, Levioso! Levioso! Proszę, proszę. Otwórz... A, śledź misję. A czy Boże, ją tam muszę akceptować na górze? Okej, nieważne. Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagania zaklęć lub poziomu. Tak? Boże, jak czytam dzisiaj, co się z nią dzieje? Hop, lup, 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 ale wiosło. W takich przypadkach musisz mieć wymagany poziom lub niezbędne zaklęcie, aby aktywować misję. Nowe zaklęcie można zdobyć wykonując zadania profesorów lub jako nagrody z misji. Czuję się, jakbym grał w Bulliego. Niby coś tam kiedyś pogrywałem i tutaj właśnie się chodziło na, tam się chodziło na zajęcia właśnie. Także tak się tak odbywa, nieważne, lecę dalej. Śledź misję używając A, aby kontynuować. No śledź misję, pewnie, że chcę iść na nauczenie się zaklęcia Levioso. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful, thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. O, a co ja używam? Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Co? I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. No to jest jakiś przodek Ollivandera, no chyba, że Ollivander żyje 100 ponad lat, albo nad więcej. Rzuć zaczarowany kompas. To jest... O Boże, jak to jest za dużo rzeczy, ja nie wiem, czy to ogarnę. Zajęcie zamiany przed czarną magią. Mapa przewodnikowa wskazuje, że lekcje profesor Heka... Aha, no to ma łatwo się zgubić w tym zamku. Zaczarowany kompas przewodnika powinien mi pomóc. Dobra, dobra, jasne, jasne, jasne. Wymagany poziom pierwszy, zajęcia... Zaklęć, nie no, ochrona przed czarną magią, akcjo albo acjo? O, interesujące, podoba mi się to. Powiem szczerze, ja w życiu bym nie narzekał, gdybym musiał chodzić na te zajęcia z nauką magii, nie? No to jest przecież niesamowite. Inwentarz, o, mogę sobie wziąć na przykład moje rzeczy. Będę musiał zobaczyć ogólnie wyposażenie, o proszę bardzo. O proszę bardzo, może coś tutaj będę miał? Szaty i pelerynki, dawaj. O, mam jakieś takie specjalne rękawice, dawaj. Jestem bandytą i złodziejem. Twarz. Okulary, nie. Ale rękawiczki mi się podobają. Akcesoria na głowę? Sprzedawca gazet, sprzedawca gazet. Akcesoria na szyję. Co to jest za kurde, co to jest? Naturalnie beżowy szalik.
Zastanów się zobaczyć, jak to założyć w grze. Nie, nie chcę szalnika, co ja jestem, jakiś model? Peleryna szaty. O, będę mógł zmienić kolor? Słyszałem, że mogę, ale to chyba nie to. Będę musiał jakoś to ogarnąć. Zdejmij. O, zdejmij. O, jestem taki umięśniony. Odzienie. Nie, wszystko jest tak. Podoba mi się to, bardzo mi się podoba. Uchwyty różdżek? What? Latające wierzchowce? Przejść dalej w głównej historii, aby odblokować. A, ulepszenia miotły? Boże! Mam pierwszy, prawie drugi poziom. No, pierwszy mam od początku, a drugi zdrowie, obrona, ofensywa. Boże, a! Inwentarz? Co to jest? Przedmioty misji, zwierzęta? To ja mogę zwierzęta trzymać w kieszeni? Kurde. O, tutaj coś jest, dawaj. Strony Revelio. O co chodzi z tymi stronami Revelio? Co to jest? No dawaj, klikaj. Posąg ten przedstawia Kelpie. Aha, to już czytałem. Kelpie, ten zmiennokształtny potwór. Okej, misje, strony przewodnika, to raczej mnie nie interesuje. To jest ta mapa z tym wszystkim, misje. Dobra, powiem szczerze, no nie będę kurde zwlekał i lecimy. Wyjdź z tego wszystkiego i lecimy na misję. Lecimy na misję, czas odbić kurde zakładnika i tyle. Zaczarowany kompas poprowadzić w kierunku misji. No przecież mam kurde kompas na tym, po co mi jeszcze jakieś ptaki latające? A będę wyjść stąd? O! Boże. Dobra, pytanie, jak będziemy działać gra tutaj. Czy to jest jakiś już problem? Podoba mi się muzyczka. Aha, czyli one są na szaro, ale podejdę do nich i się robią zielone, czyli mogę się tutaj teleportować. Good morning, drodzy ten ludzie. próbuję mówić do ludzi, ale nie potrafię. Żyłem w samotności w wieży, wysoko w górach. What? Ode. Giniesz, mały. Mały? Nie, no w sumie taki jest jakiś. Małpa chyba jesteś, gościu. Łach, się obrócił tam. Też tak umiem. Bum, 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 bum. Czy jest jakaś skrzynka, którą mógłbym oblutować? Ale słodki. Kurde, dla mnie... Aha. Zamek poziom drugi. O, przepraszam, jestem niegodny. Ja w ogóle śmiałem spojrzeć na te drzwi. A to dalej? Pierwsza zła rzecz, jaką zrobiłem. Co jest złego w obracaniu globusem? Nic. I to jest piękne. Zdybydy. Is that all you've got? Yeah. Revioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. No, myślałem, że go zgniecie. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Oh, boy, knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Dobra. Gdzie są jakieś gobliny? One są małe. Okej, jak się tym steruję? To jest dosyć, nie mogę tego ogarnąć. Niby prosta rzecz, ale jednak troszeczkę jest swoja problem. Dobra, jedziemy. Jedź. Łup! Haha, nie dogonisz mnie. Ja mogę być tylko zły. Lewiosło dodane. To mi się podoba. Lewiosa. Mama. O, proszę bardzo. Lewiosło. Jak ta gra będzie dobrze działać wydajnościowo, to kurde, ale będzie zarąbiście. Dziękuję bardzo.
Lewiosło. Let us begin with the basic cast. Nie wiem, czy ja mam już to założone? Użyj zaklęcia. Nie, chwila, ale skoro... A, jasne. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. B. Wow. Now, the basic cast. Przebij się przez żółtą tarczę przy pomocy tego zaklęcia. Nie wiem, o co chodzi. Rzuć lewiosę na manekina szkolonego, następnie zaklęcie podstawowe. Okej. Okay. Muszę czytać, co tam jest napisane, bo czasem ona niby mówi, ale jakoś tak mają głęboką wieź i tak wychodzi. We'll start with you two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Włączymy, cwaniaczku. Basic cast and Protego. You may begin. Dobra. Levioso, this can't be your first. Boom! Levioso! I could the boom! Boom headshot! Tak to się robi. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Tak to się robi. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Ah, yeah. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Walczyłem z kamiennymi rycerzami, baby. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Skontaktujesz się ze mną przez telefon? Dzięki, babciu. That's enough spectacle for one day. Levy, your class is dismissed. Harry Potter nie żyje. Co? Nieważne. Okej, okay, dobra, to robiliście. Co to jest tak podobne, taka ta komnata jest do tego, co tam... A? Co tu się dzieje? You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nie ma sprawy, wiesz, jakbyś chciała porozmawiać, to... To nie ma mnie teraz, do widzenia. Rozmawiaj z Sebastianem. Sebastian sobie poczeka do następnego odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu. Bardzo mi się podoba ta gra, a ta babka gdzieś zniknęła za drzwiami, przeszła przez drzwi znowu. Następna, wybrana. Do zobaczenia i cześć.